panem Gerardem Kocjanem, który jest prezesem tutaj w OSP Borucin, takim gospodarzem tych zawodów. One się zakończyły. Jak pan ocenia to, co się udało zorganizować? Jak to przeszło? Już teraz z ulgą może pan na to spojrzeć. No, według mnie zawody wyszły bardzo dobrze. Wystawialiśmy 6 drużyn jako Borucin, także myślę, że to i tak jest bardzo dobry sukces. Tam zdobyliśmy pierwsze miejsce, trzecie. Generalnie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego i z organizacji, z tego wszystkiego tak jakby. Pan podkreśla właśnie tą ilość drużyn, tą liczbę, bo to znaczy, że bardzo duża taka rzesza ludzi interesuje się OSP. Od tych najmłodszych, od najbardziej takich dziecięcych formacji, po już osoby w wieku dojrzalszym. Tak, można śmiało powiedzieć, że ponad 5% ludności Borucina brało udział w zawodach strażackich, także jest fajnie. To dobrze, publiczności też było dużo. Kojarzę, że to na meczach piłkarskich tutaj przychodzą, nazwijmy to pełne trybuny, a tymczasem u was to było ciężko w zasadzie stanąć i zobaczyć tak wszystko. No tak, tak to wyglądało, także wszystko wyszło bardzo dobrze. Pan też biegł, pan też walczył w bojówce, prawda? Co było takie, że nie udało się jakby dogonić tych liderów z Krzanowic? Oni mieli trochę lepszy czas. No tam już brakło jakieś tam sekundy, tam nie było bardzo dużej różnicy, no trzeba to dopracować, no myślimy, że będzie lepiej. Ten pokaz czeskich strażaków, on taki inny, taki spektakularny, szybszy. Jak to jest, że my nie możemy jakby tego samego systemu przyjąć? Raczej to są właśnie nasi przyjaciele z Czech, tak jednostka, co z nim współpracujemy, z Białej. Oni mają troszkę inny system tych biegów, no i to tam właśnie jest wszystko szybsze. Oni tam podejście skręcają, także no inna technika, no i czasy mają lepsze. Czy pan jako Borucinianin pamięta, żeby latał tutaj nad tym boiskiem i zrzucał wodę samolot, bo taka była atrakcja dzisiaj? Była dzisiaj taka atrakcja i to była już drugi raz taka atrakcja, bo taka atrakcja była w 2017 roku na 110-lecie OSP Borucin. Czyli to już nie pierwsze dla was wrażenia? No nie pierwszy raz, no także okay. To już to miało miejsce. Także... Ale są takie małe dzieci tutaj, które pierwszy raz to widziały, oni na pewno pierwszy raz widzieli. Bo można powiedzieć, że to było 6 lat temu, nie? No to dzieci tutaj były, które... Nie pamiętały tego, 100%. Fajnie, dzięki bardzo.